Witajcie moi drodzy, ja jestem SKKF i gramy dzisiaj w American Truck Simulator i w sumie dobry wieczór, bo film powinien się pojawić na moich tubach o 20.00, ale przejdźmy do gry, zaraz sobie pogadam. Słuchajcie, to jestem ja, Florianek Bałwanek, to jest moje profilowe, mam nadzieję, że jestem podobny, tak? Nie? No, może trochę. Słuchajcie, od razu mówię, nie mam prawa jazdy, nigdy nie jechałem tirem, ale ta gra jest fajna. Dlaczego jest fajna? Bo jest taka, nie wiem, odprężająca. Sobie jedziesz i sobie jedziesz, ale zacznijmy może od znalezienia jakiegoś fajnego zlecenia. Ty mamy jakieś za 300. Weźmy tą trasę, tutaj sobie przejdziemy. Nie, to nie jest Kalifornia. Okej, to jest stan Kalifornia? Okej, nieważne. Przyjmij zlecenie, jedziemy. I słuchajcie, jak pewnie widzicie, za mną jest nowy pokój. Jak to jest możliwe? Jak nie widzieliście poprzedniego... Czemu ja zaczynam przy toj tojach? Gdzie ja w ogóle jestem? Okej, aha, wiozę z placu budowę ciężarówkę. No dobra, to ma jakiś sens. To, że tutaj stoją tutaj toje, też ma jakiś sens. Ale wracając do wątku, mam nowy pokój. Wrzuciłem taki krótki, chyba dwuminutowy film na swój kanał. Jego może już nie być, bo on był tylko tak na chwilę, żebyście wiedzieli, co się u mnie dzieje. Tak, słuchajcie, stwierdziłem, że będę z wami nawiązywał głębszy kontakt, ale o tym jeszcze zaraz pogadamy, bo tutaj też coś wam ważnego powiem. I tego filmu może już nie ma, ale tam generalnie mówię, że się przeprowadzam, że odcinki będą, uwaga, o 20.00, co drugi, trzeci dzień. I zaczniemy sobie od American Truck Simulator. W sumie nie miałem go w planach, żeby to nagrać, ale tak sobie zacząłem grać, bo dostałem jeszcze przedpremierowo tą grę. No wyszła jakieś, no niedawno wyszła, w każdym razie tak sobie jadę i jadę, fajnie mi jedzie, to stwierdziłem, że sobie coś z tego nagram, czemu nie? Jedziemy dalej i kurczę, w tym filmie mówiłem, że posprzątam te wszystkie pudła, które są tam za mną. Jak widzicie, nie wyszło. Porządek porządkiem, ale filmy są ważniejsze, więc nagrywam ten film, no i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach już będzie w miarę czysto. I może jakoś tutaj uda mi się rozwiesić green screen. Problem jest taki, że zobaczcie, tutaj mam łóżko i kurczę, może patrzmy w lewe lusterko. No dobra, jedziemy dalej. Kurczę, boję się, że ten green screen się nie zmieści, ale jeszcze sobie pomyślę co jak, jakoś mam nadzieję, że to wszystko się rozwiesi, także będzie elegancko, ale dzisiaj zabieram was w podróż, także nie musicie się stresować tymi green screenami. W sumie green screen to głównie wygląda dla mnie, bo nie widać bałaganu w tle, a dla was tyle, że nie zasłaniam aż tak dużo ekranu, jak mam prostokątną kamerkę, ale w sumie dałem ją w lewy górny róg, to myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu. I słuchajcie, moi drodzy, mam już przygotowane parę kolejnych gier, ale chciałbym też, żebyście wy w jakiś sposób mogli wpływać na ten kanał, no bo przecież wy oglądacie, to być może czasem wam zależy na tym, żeby obejrzeć sobie jakąś grę, której na przykład ja nie nagrywam, bo nie wiem o jej istnieniu czy coś takiego. I wpadłem na pewien pomysł. Tak sobie myślę, fajnie by było złapać jakoś kontakt z wami, nie? I mam do wyboru Instagrama, z tym, że na Instagrama można wrzucać w sumie same zdjęcia. Snapchat w sumie to samo i jakoś mnie, nie wiem, nie przekonuje za bardzo ta aplikacja. Facebook. Z Facebookiem, jeżeli chodzi o fanpage, jest taki problem, że strasznie, ale to strasznie odcina fanpage. Ja na przykład wrzucam jakąś informację, a potem ludzie piszą, że ej, czemu nam o tym nie powiedziałeś? Kurczę, powiedziałem wam o tym, tylko po prostu Facebook ucina zasięgi, przez co nie macie jakby dostępu do niektórych informacji, co jest słabe. Ale, słuchajcie, wpadłem na jeden pomysł, no i pewnie wiecie, o co chodzi, bo teraz to jest, powiedzmy, na czasie. Generalnie grupa na Facebooku, ja mam swoją grupę Banany SKKF-a. Słuchajcie, nie wnikajcie, o co chodzi. Ma to swój pewien związek z moim askiem, którego kiedyś prowadziłem. Może kiedyś wam wytłumaczę, czym akurat banany, ale ci, co wiedzą, to wiedzą i niech tak zostanie. W każdym razie, słuchajcie, na grupie mogę się z wami jakby najłatwiej porozumieć, bo mogę pisać po prostu komentarze jako jeden z was, powiedzmy. Mogę dodać posty jakieś, które są ważne i tak dalej. I chciałbym zrobić coś takiego. Słuchajcie, na tej grupie będą takie głosowania, że powiedzmy raz na tydzień będziecie mogli sobie wybrać jakąś grę, którą nagram. I chciałbym, żeby to były ciekawsze propozycje niż na przykład, nie wiem, Minecraft, Counter-Strike czy coś tam. I będziemy sobie szukać jakichś takich gierek, które dopiero co wyszły, jakichś gierek niezależnych, jakieś nowości, ciekawości. No nie wiem, generalnie to głosowanie będzie należało do was i będziecie mogli wybrać, co będę nagrywał danego tygodnia. W opisie będziecie mieli link do grupy, do której bardzo serdecznie zapraszam i tutaj chyba musimy trochę zwolnić, bo mamy tutaj zjazd. Kurczę, patrzcie, w Stanach wszędzie są znaki stopu, na każdym praktycznie skrzyżowaniu. Z jednej strony to jest spoko, bo nie musisz jakby myśleć, kto ma pierwszeństwo, czy ta droga jest podporządkowana, czy nie. Tylko na tych przynajmniej mniejszych skrzyżowaniach masz wszędzie stop z każdej strony. No i generalnie kto pierwszy, ten lepszy. W sensie, że kto pierwszy podjechał na skrzyżowanie, ten zazwyczaj pierwszy też jedzie. I to jest o tyle spoko, że no chyba jest mniej wypadków, tak mi się wydaje. Przynajmniej to by miało sens, bo
No ciężko się pomylić, zobaczcie, ja to już jadę, to ci sobie tutaj stanęli bardzo ładnie, ale problem jest taki, że jak masz jakieś małe miasteczko, gdzie masz dużo małych skrzyżowań, to wszędzie stoją znaki stopu, jak ktoś jedzie rzeczywiście zgodnie z przepisami, to jedzie po prostu tak. No Boże, no! Łyka coli nie mogę wziąć. Naprawdę, no zagapiłem się. W ogóle kierowanie... No jedziesz czy nie jedziesz, dziadu? Kierowanie, kurczę, ciężarówką nie jest takie proste. Ja myślę, że jako kierowca tira to mi się kompletnie nie sprawdził. I całe szczęście, że mogę robić to w grze, bo już bym tutaj dobry mandacik zapłacił, na szczęście. Nie wiem, czemu nie dostałem. Na pewno się dostaje mandaty za przekroczoną prędkość, za przejazd na czerwonym świetle. Jak się kogoś wiecie, chyba też, ale nie, może za lekko go walnąłem. No i słuchajcie, jedziemy prawie jak z Warszawy do Płocka, 150 km na dostały. No chyba jest z Warszawy do Płocka coś koło tego, nie wiem w sumie. Nie wiem czy wiecie, ale prawdopodobnie wiecie to lepiej niż ja, ale ta gra ma też swój multiplayer i można sobie jeździć z innymi graczami, co jest takie fajne, bo wiadomo, multiplayer, jak sobie można z kimś pojeździć, zawsze jest ciekawsze niż granie tutaj z jakimiś botami, które nic w sumie ciekawego nie robią. Więc jeżeli byście... Oho! No i 1000 euro poszło. Ja w ogóle nie wiem, gdzie to jest ograniczenia prędkości. Czy ja mam je na GPS-ie, czy coś? Czy był jakiś znak, którego nie zauważyłem? Ale tak jak mówiłem, kierowca tira byłby ze mnie słaby, więc... No panie! Jak pan jedzie? Boże! Nie mogę się do lewej bramki podjechać, tylko tutaj sobie jedziesz i drugi jak się wepchnął, no. Niesłychane. Dobra, ciekawe ile będzie nasza autostrada tutaj kosztowała. I kurczę, przez tego typa całkowicie wypadłem z wątku i nie wiem co ja mówiłem przed chwilą. No dobra, jedziemy. 25, co to było? Euro? Nie, to były dolary. Wjeżdżamy na jakąś autostradę, jest fajnie. I różnica, przynajmniej dla mnie, wizualna między tą grą a Euro Truckiem jest taka, że... No nie wiem, czy też macie takie odczucia, ale Euro Truck mi się zawsze taki szary i bury wydawał. Ale tu jest fajnie, to jest naprawdę ładnie. Ta gra jest taka relaksująca, sobie możesz usiąść. No niestety gram na klawiaturze, nie mam kierownicy, ale może zapatrzę się w kierownicę i będę sobie jeździł. A już wiem co mówiłem, słuchajcie, mówiłem o multiplayer. Więc jeżeli byście chcieli, żebym nagrał drugi odcinek, bo w ogóle nie wiem jak ten odcinek się przyjmie. Tak niby ta gra wydaje się taka dumna, że sobie jeździsz i w sumie się nic nie dzieje ciekawego. Ale z drugiej strony, nie wiem, jest coś magicznego w tego typu symulatorach. W symulatorach właśnie Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, czy jakiś symulator farmy, czy czegoś tam. Jest coś w nich magicznego i one wciągają, więc jeżeli byście chcieli, żebym nagrał multiplayer na przykład z kimś, kogoś sobie znajdę, z kim jeszcze sobie pojeżdżę tymi tirami, zrobimy sobie konwój, ruszymy w trasę, więc jakbyście chcieli, to zostawcie łapkę w górę. Ja będę wiedział, że tego typu odcinki wam się podobają. No ja się będę cieszył, bo dużo łapek, a wy się będziecie cieszyli, bo będzie więcej filmów z tejże gry. Kolany, szczerze mówiąc. Słuchajcie, idziemy... Sorry! Przepraszam! Cieszyłem, że jedziemy 130 na godzinę prawie. Zamieniłem sobie mile na kilometry. O Boże, kto jeździ takim autem? Słuchajcie, XXI wiek, ja byłem w Stanach Zjednoczonych i nigdzie takich aut nie widziałem. I chyba mamy problem. Wyhamowałem, nie no dobre, hamulce to jak mam dobre. I tutaj muszę skręcić w lewo. Co się dzieje? Halo? Aha, w moim martwym punkcie. Dobra, to jest powód, dla którego ja bym się kompletnie nie nadawał na kierowcę tira. Stuczka? 1000 dolarów? O mój Boże. Czy ja właśnie zapchałem całe skrzyżowanie? Jezus! Kolejne 900 dolarów? Przecież ja zaraz na zero wyjdę. Ja tutaj w ogóle miałem pierwszeństwo, czy coś w tym stylu? Dobra, nie wiem, jolo, jedziemy. Nara, frajerzy! Także wracając do wątku, prawa jazdy nie mam. W Stanach ponoć trudno nie jest zdać, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja sobie zdawał. Tutaj w ogóle mam jakiś motel. Słuchajcie, dojeżdżamy na miejsce, więc chyba sobie weźmiemy jeszcze jakieś drugie zlecenie zaraz. Kurczę, jak to ładnie, słuchajcie, zaparkować sobie tutaj w takim motelu i sobie pójść na jachcik, sobie pośmigać po jeziorku, no. Kurczę, może jednak przesiądę się z YouTube'a na... Ups! Może jednak nie. Dobra, przynajmniej hamulce mam dobre, to się liczy. Dobra, tutaj musimy sobie zaparkować. Visit service mi się świeci jakaś kontrolka. Spokojnie, to nie moja ciężarówka, to pracodawca zapłaci. No i dobra. Znaczy ja zaparkuję, a oni będą musieli podejść i wyładować, bo jestem zbyt dużą pipką, żeby tyłem tutaj podjechać. Bo jeszcze, słuchajcie, nie mam takich umiejętności parkowania.
prawda, z naczepą, więc się po prostu zatrzymam tutaj, to jest w miarę proste. No i proszę bardzo, jesteśmy. Także pierwszy ładunek dostarczony, 400 km przejechane, jechaliśmy 5 godzin w grze i zarobiłem 2600, no chyba więcej zapłaciłem w mandatach. Bierzemy, słuchajcie, drugie zlecenie szybkie, no i zobaczymy, co to się będzie działo. Tutaj do, prawda, Nevady sobie pojedziemy, trochę pozwiedzamy świata, myślę, że będzie fajnie. Kurczę, jakie tutaj, nie wiem, prerie, prawie jak w GTA tutaj okolice Trevora. Gra jest naprawdę bardzo ładna, jest... Ja, słuchajcie, mam teraz ciemno, jest zima, słońce zachodzi coś koło 17 teraz. Mało tego słońca, w ogóle brzydka pogoda. A tutaj sobie wsiadasz do tira, nie zatrzymujesz się nawet na znakach stop, bo tutaj kompletnie nic nie ma na tym zadupiu. Koniki! Boże, ta gra jest naprawdę śliczna. Co ja wiozę? Słuchajcie, chyba wiozę jakąś, nie wiem, paszę albo... Nie no, żywe zwierzęta nie, bo one mają takie klatki z takimi... wietrznikami. Chyba jakąś, nie wiem, paszę biorę czy coś w tym stylu. No ale dobra, nieważne, jedziemy sobie dalej. Jest bardzo fajnie. Mamy 0% uszkodzeń, 0 mandatów. No i jedyne, co musimy zrobić, to dojechać do celu. Czy nam się uda? Mam nadzieję. Znak stopu, może uhonorujemy go. I zatrzymamy. Z lewej nic nie jedzie, z prawej nic nie jedzie, no to my sobie jedziemy. Prawda, tutaj w zakręt. Cudownie. Kurczę, powiem wam, że jak sobie takie jadę tirem, to mam ochotę wrócić do Stanów Zjednoczonych, bo problem jest taki, kurczę, muszę zrobić prawo jazdy. Jak je sobie zrobię, to sobie wypożyczę jakieś autko i sobie pojadę w jakąś trasę, byłoby naprawdę ekstra. No kurczę, patrzcie, jaki autobus, ciekawe, czy te autobusami też można kierować, byłoby spoko. A ja wtedy, jak byłem w Stanach, to się przemieszczaliśmy głównie pociągami, nie polecam w Stanach. Było zagrożenie tornadowe, stanęliśmy w czarnym polu na 4 godziny ekstra. Albo samolotami, to jest akurat spoko, ale trochę straszne, bo lecisz takimi małymi samolocikami, to całe się trzęsą. A ciekawe, czy to jest tylko ta część mapy, czy... O, Las Vegas. Super, słuchajcie, jak będziemy robić kolejny odcinek, to musimy sobie pojechać do Las Vegas. To jest też miasto, w którym kiedyś chciałbym wylądować. Dobra, jedziemy sobie dalej, pierwsze skrzyżowanie, czy tam drugie przed nami. Jest, słuchajcie, cudownie, pogoda dopisuje, godzina, mamy 3 po południu. Patrzcie, jaka parówa! Czekajcie. Halo, czy mogę hot doga? Czy ja mogę wysiąść stąd na przykład? Halo? Ten w ogóle, tutaj pan, czy patrzcie, jaki tancerz tutaj zaraz robi breakdance na głowie. Proszę na mnie nie trąbić. Wycieczka szkolna jedzie, ale tutaj chcę hot doga. Dobra, no dobra, jadę już, Boże, co za ludzie niecierpliwi w Stanach. A mówią, że mili ludzie... A proszę bardzo, trąbią, krzyczą. Ja tutaj też mogę trąbić, którym się trąbiło. O, proszę bardzo, mogę jeszcze tak zrobić. Jedzie ten frajer za mną. No jedzie tym autobusem, czekajcie, zahamujemy, może walnie we mnie. Nie mam aż tak dobrych hamulców. A zaciągnąłem ręczny, kurczę, w GTA. Jakaś restauracja, która chyba nie ma zbyt dużo klientów. Dobra, słuchajcie, nie lubię tego miasta. Mają fajnych tancerzy, fajne hot dogi, ale musimy jechać dalej. Także jedziemy? Jedziemy. Fajne jest to, że to jest naprawdę zróżnicowany teren. Teraz słuchajcie, do jakiegoś lasku wjeżdżamy. Był znak, że nam może jakaś sarna wyskoczyć. No, może nie chciałbym koniecznie rozjeżdżać sarny, ale no ciekawe, czy są zwierzęta w tej grze. Tutaj ktoś sobie zaparkował, ja już wiem, co tam się dzieje. Te refery na boku pewnie, jakaś Angelika stała przy drodze. A, nieważne, idziemy dalej. Słuchajcie, ja nie mam czasu na takie ekscesy. Jedyne, co bym chciał zobaczyć, to sarnę, niekoniecznie jakąś panią tirówkę. Jak chcecie tirówki, to w poprzednim odcinku. W ogóle słuchajcie, poprzedni odcinek skakałem po dachach tirów, a teraz sobie jadę tirem. Także chyba mój kanał powoli zmienia tematykę na jakąś tirowatą. Nie no, jest naprawdę ładnie, gra jest naprawdę przyjemna, jest ten teren zróżnicowany. Nie wiem jak wy, ale ja się czuję w tym momencie odprężony i zrelakurdeksowany. Więc chyba powoli tak, już powoli dojeżdżamy, słuchajcie. No i dobra, kochani, powoli to będzie koniec naszych przygód. Także zapomniałem, że światła... Nieważne, zagadałem się. Nieważne, nikt nic nie widział. Więc jeżeli byście chcieli drugi odcinek jeszcze z multiplayera, zostawcie łapkę pod tym filmem. Jestem bardzo ciekawy, czy tego typu odcinek wam się spodoba. Także dajcie mi znać, też zapraszam do pisania komentarzy i też zapraszam na grupę Bananeskakafa na Facebooku. Link będzie pierwszy w opisie, także możecie sobie kliknąć i tam będziemy raz na jakiś czas robić ankiety, gdzie wy będziecie mogli zasugerować, co wam pograć. A druga jeszcze rzecz,
Cały czas mam, słuchajcie, jeszcze 200 koszulek z KKF-a, ja je będę powoli rozdawał i będę je powoli rozdawał właśnie też na tej grupie, także zapisując się do tej grupy kompletnie nic nie tracisz, a masz szansę wygrać koszulkę, więc myślę, że całkiem fajna sprawa, także jeszcze raz zapraszam. No i dobra, gdzie to musimy odstawić? Tu patrzę, czy ja to do sklepu wiozłem? Dobra, panie Januszu, gdzie mam to przewieźć? Dobra, ja sobie poradzę spokojnie, damy radę, tutaj muszę tylko wyprostować. O, idealnie, udało się. Przejechaliśmy prawie 400 km, w końcu coś zarobiliście, zarobiliśmy. I czyżbym wbił drugi poziom? Idealnie, słuchajcie, pierwszy odcinek, drugi poziom. No i dobra, no dzisiaj to tyle, dajcie znać, czy wam się odcinek podobał, oceniając film. I widzimy się niedługo, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.